znowu numer z plusa, więc jakoś się tam zawsze się znajdzie. Czy jako punkt wyjścia pokażę wam na prawdziwym sprzęcie, co wymodziłem w sierpniu. Ponieważ jedną z miała być tylko muzyka, jest to kategoria na prasę, na Amibardy, były tak skonstruowane, że wystawianie słonej muzyki na komodorkach było bez sensu, w związku z czym zacząłem kłócić. No i przy okazji w ogóle sprawdziłem, jak to by było napisać jakieś interkursy. To, co tutaj będziemy robić, ma też taki element, jakbyście chcieli po prostu się też zmierzyć sami ze sobą, tudzież z innymi, jakoś do 6 czy 5 stycznia jest na CSDD konkurs na interka. Ja tam się próbuję raz do roku w grudniu zarejestrować i nigdy mi nie... Odpowiedzi na wszystkie skomplikowane pytania, czym ja się chcę tam zarejestrować, nie? To zawsze... Ale mimo z ich strony, że mi dopisują, że w tym roku już limit dla meru wyczerpany, albo jakiś inny... Zawsze jakiś dobry komentarz, że czemu tam nie chcą zarejestrować. No to... Nie wiedziałem, że to takie jaja, ja tam kontaktowałem tak, lat temu. Tak, przychodzisz z ulicy, to dziękuję. No, ale no cóż, no, musisz najpierw do jakiejś grupy zrobić. Tak. Nie, to tak. Grupy lamerów na przykład. Tak, bo na przykład ktoś na jakiś Szwed się pytał, nie szwedzkie, właśnie, czy wtedy jestem sam, czy nie jestem sam. A, to nie bardzo. To jest, można powiedzieć, tylko tyle. Mógłbyś to omówić z punktu widzenia pamięci technicznego? Czy to jest na przykład robione tak, że przez, wiesz, co fizycznie się dzieje? To wiem, czy to jest tak, czy to jest, nie wiem, jakiś czas jest zmieniony, on jest zrolowany. Tak jest. Tak. Strzelam, tak. Ten Pixie działa z kilka serwerem. Mhm. Jakbyście sobie otworzyli ten cały katalog, to tam to logo widać jako plik PNG. Mhm. I ten plik PNG jest zamieniany jakimiś tam magicznymi mechanizmami na czasy. Ale to jeszcze po stronie PC-a, tak? No tak, tak, tak. Po stronie tego kompilatora. To on to umie wyrobić takiego PNG, zamienić na bitmapę? I wrzucić i rozbić na... Takie tam są tak jakby pomocniki. Grafikę możesz sobie wczytywać z innych formatów. Ale w pojedyncze piksele możesz z tego wyciągać, bo tam... Plaginy możesz w Javie pisać też do tego Pika Sendera. Bo jeszcze musieli... Znaczy on jest skomplikowany, tam jest trochę tych funkcji, to jest racja, ale nie wiem, czy jeden poziom nawet. A w Pika Senderze... Makro Asender w Pika Senderze jest bardzo, bardzo rozbudowany. Niestety jest ten kompatybilny z niczym innym, ale to już jest inna niż, nie ma tylko tego temat. No właśnie, ale też rzucałem, bo jest... Tam jest wiele targetów. No właśnie, to z Nintendo. Ale o co chodzi? Napiszecie sobie print Hello World. To jak to skompilujecie, to ten program ma 3,5 kilo. No, nie wiedziałem. No to mi tak dużo tylko. No. 3 kilo to można teraz zmieścić. 3,5 kilo RAMu masz w Wiku 20 i tam wchodzą cuda na tym. No jakiś czas tam robię taki wyświetlacz radowy graficzny do reklam i tam był cały system renderowania grafiki połączone z internetem, generowane tam jeszcze różnych rzeczy i to się wszystko 4 kilo mieściło. Może tu masz 3 8-bitowe rejestry i ja na przykład taką głupotę chciałbyś zrobić, chciałbyś wymazać ekran z drugiej znakowej, to jest 1000 znaków. Zrzucę ten, to jest 1000, mając tylko 8-bitowe rejestry i CC65 to robi taką monstrualną kombinację. A w Assemblerze to znasz tak pewnie triki, szybko się nauczysz. I w Assemblerze wiesz, że zrobisz po prostu jedną iterację 256 razy i zrobisz czterokrotne powielenie zapisywania po prostu pod obserwu tam 256 razy tego i się mieścisz w 8-bitowych rejestrach. A co ten CC65 zrobi, żeby mieć te pseudo 16-bitowe adresy, które tam nawet boję się wnikać? JavaScript to by nas rozumiał. A dzięki C to też nie jest czysto kompilator C, bo to jest taki język bardzo, bardzo podobny do C. To nie jest 100% C. Właśnie. Się. To, co się da. Ale Skip Assembler to też nie jest 100% Assembler. No. Bo tam ja bym wolał się wziął Kick Assemblera, że nie jestem sobie w stanie źródeł, które napisałem kiedyś, gdyż nie będę jednego przenieść. Na dzień dobry komentarze są inaczej rozwiązane. Nie wiem, co nie mówię. Tak, że dużo ludzi też w tym taśmie pisze. Taśmie. Różnych, wiesz, bitpaba, nie?
też byłem. Używałbym już konspiratorza. Czyli ja z tego używam DeAsm. Mm-hmm. Tam też jest całkiem fajny matka assembler. Większość rzeczy, które napisałem, były DeAsm. I też tam sobie makra robiłem, bo do tego doszedłem, ale na przykład tego Blackboxa. Jak robiłem menu do wyboru softu z customowego Blackboxa, to też to DeAsm robiłem. I na przykład jak pokazywałem ostatnio ten kurs wody, no to tam były makra. Tak ustaw bank, no to wszystko było na tych makrach od DeAsma. Mhm. Tak naprawdę jak piszecie programy, to powinno się tylko dążyć. Tak jak mi się to, że to położenie się szybko niestety nie skomplikowane, ale to takie fajne uczucie. Wiecie, ja w ten kod zaglądałem 3 razy dopiero po 5 latach. I na żywca byłem w stanie wytłumaczyć, co tam się dzieje, bo to było napisane dla mnie, a nie dla maszyny. Mhm. I tak naprawdę dlatego warto się też takim kick-seasonem interesować. Przy czym, tak jak już wspomniałeś, nie jest to stricte kompilator, tak naprawdę jest to taki jakby transkompilator, bo z tego para-C wychodzi kod w kick assemblerze i tak naprawdę możemy... No przy programowaniu robimy normalnie kick ASM. Tak jest, dopiero to asemblujemy. I możemy tutaj tego kick-C w tym momencie używać albo po to, żeby sobie stworzyć samą programy w assemblerze i potem już ciosać w assemblerze. Albo w sumie tak jak ja tutaj działałem, że wszystko jest napisane w tym CC, łącznie z wykrytem przerwania, takiego wykrytu przerwania tej CC65, to tak cienko widzę, szczerze mówiąc, z tymi jego narzutami. A tutaj kod jest praktycznie taki, jak on sam go napisał z palca, tego wykrytu przerwania wynikowy. I teraz Tomasz zarzucił sobie, żeby tutaj umówić. No no chętnie, więc tradycyjnie, nie patrzałem w tym kodziku do sierpnia przed naszym spotkaniem. Więc pewne rzeczy będę musiał ewentualnie jeszcze obejrzeć, natomiast co tutaj się dzieje. Ekran jest podzielony na 2 części. Nie ma tutaj bitmapy, bo tutaj wszystko jest na znakach. Ten logos, który tam... No to nie jest tył graficzny włączony, a później przełączony tył graficzny do znakowego. Nie. To jest tekstowy. Wszystko jest tekstowy, tylko że masz banki tego tak przełączone. Mm-hmm. Tu jest multicolor, to są znaki multicolorze. Jakbym nacisnął reset, no, zależy jak się trafi przez bank, tak? Mm-hmm. No akurat wygrał górny ekran, tak? Jakby wygrał dolny ekran, bo to wiadomo, random jest. Mm-hmm. To koło jest totalny. Możemy to sobie wyruchomić jeszcze raz. No po prostu jakby wygrał ten dolny ekran, akurat jak on się wstrzelił, to wtedy było widać u góry, że to jest mozaika znaków. Mhm. Tu jest w ogóle taki motyw jeszcze. To wygląda jakby to się stało, przesuwało definicję. Przesuwa się tylko góra, a tutaj znaczy widać, że jest ekran zależony 8 pixeli, z lewa i z prawa. Mhm. To jest tutaj ten hardware'owy skronik, bo 8 pixeli używamy. Mhm. I to się nie rusza, to jest iluzja. To się rusza tylko 8 pixeli. I prawo w lewo. No, po prostu nic się tylko rusza, ale wygląda jak się ruszało. No, właśnie nie wchodzi. Ale tam gdzie jest logos, to on jest na znakach. Logos się rusza oczywiście na znakach. Logos się przepisuje po pamięci, po jakimś sinusie. To w sumie wyrównałem z któregoś z tych egzaminów. Przerwanie też był jakiś przykład pokazany, no to przerwanie było po swojemu. No, gdzieś w tym przerwaniu, to teraz nie powiem wam z głowy, czy muzyka się odgrywa już tutaj, czy jeszcze jedno przerwanie założyłem, bo nie pamiętam. Bo jak docelowo się tutaj dole jeszcze scroll. Chyba chciałem, żeby był tutaj, żeby jeszcze szedł scroll. Ale już po prostu nie zdążyłem tego zaprogramować. Jeszcze czwarta noc odbywa, już stwierdziłem, trzeba by się wyspać jeszcze przed tym, jak pojadę samochodem do kanału. No. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, to było muzykę. No ale trzeba było coś dopodobać, żeby tam, prawda, żeby poszło w innej kategorii. To jest standardowy czasek z roaming. No i tu jest po prostu tryb znakowy przerzucony do banku. Zaczepnięty z bankiem pamięci multicolor. A tutaj zmieniamy bank pamięci, ustawiamy znaki z roamu. Nie ma multicoloru. Tak najprostszym opisie. Proponowałbym, żebyśmy sobie siedli i zajrzeli do tego kodu jednak. Dobra, musimy to przynajmniej zrobić.
Gdybyśmy sobie przeanalizowali, bo Grafika Sandera również niektóre ekipy, które Demka robiły, wypuszczały swoje kody źródłowe i można tam było jakieś zalążki frameworku znaleźć. Na zasadzie, żeby nie pisać wszystkiego heksami, no bo po co? Trzeba to pisać dla ludzi, tak? Ale myślę, że darowcy mają takie przygotowane, oni większość efektów, nie? Już mają takie gotowe właśnie takie frameworkowe, pecetowe, które widziałem. To funkcjonuje, nie? Tak naprawdę nie patrzą. Taki jak procesy, nie wiem czy widzieliście, to jest taki soft, taki Japońca z MIT, bardzo fajny, że do prototypowania efektów różnych. To się przy Javie, możesz sobie już jakby zobaczyć, jaki ten efekt sobie będzie się sobie tam, wiesz, funkcjonował. Jest taki, taki właśnie frameworkczyk do robienia, wiesz, gotowych rzeczy. I ja się na przykład pytałem, a jak ten kod? Mówię, nie, w tym momencie nie wiem, jak ten kod wygląda, bo tylko ten kod nie interesuje. My nie będziemy wszli aż tak głęboko, ale to co mówisz jest niezłe. To jest niezłe, tylko że jakby to powiedzieć, my tutaj będziemy mimo wszystko rozumieli co się dzieje. Tak, ja mówię jako taki, wiesz... Ale doskonale rozumiem o czym mówisz, bo ja czasem też potrzebuję osiągnąć efekt, a nie wiedzieć jak to działa, tylko osiągnąć efekt. Nie musisz wiedzieć jak jest samochód skonstruowany, żeby go prowadzić. Nie? I życie jest trochę bardziej skomplikowane niż w czasach, jak człowiek pomyśli o łaski i martwi się tylko o to, żeby się rozmnożyć i żeby było co zjeść. Natomiast... O tym też tak, już odstrzykując, nie? Poziom w demach, modelski przynajmniej, bo innych nie znam, jest zobaczony naprawdę na wysokim poziomie, nie? Co X kolejny, nie? To tam są... Ja się zastanawiam, że w ogóle on po prostu jak to w ogóle... Nie wiem, jakbym się miał do tego zabrać niektórych efektów, nie? Że one działają, nie? To jest taki level koderski wysoki bardzo. Tylko z drugiej strony, wiesz, dużo ludzi też się śmieje, że alkohol animacja, no ale z drugiej strony... Pali, znaczy tak, na 8-bitowych maszynach animacja, ja nie czepiam się, bo to sztuka też, wcisnąć to. No wiesz co, jak teraz widziałem na przykład byliśmy na Silvencher, nie, tam były na Falconie dema, nie? To już na Falconie, na 6-bitowej maszynie, nie? To już te animacje, to już tak, no, co niektórzy na skali, nie wiem, że to tak nie do końca już jest. Znaczy na przykład to też mi wszystko jest animacją, też chcę sobie przy powiedzieć. I oczywiście te demagry mają świetnie i samo upychanie na jeden czy na dwóch stronach dyskietki i takich rzeczy, jakie się upycha, to jest fenomen. Bo tam już są naprawdę, to nie są już, prawda, przyszczaci kolesie, którzy otwierają ramki, tylko tam już naprawdę są grube algorytmy stojące za tym, żeby na przykład na jednej stronie dyskietki upchać teledysk, nie? To już jest szacun. Do tego stopnia, że oni tam już, nie wiem, customowe loadery, układanie danych na dyskietce tak, żeby były jak najmniejsze opóźnienia kontowe. Do tego stopnia dochodzi, że nie każda stacja dysku jest w stanie to odczytać, bo jak jest coś minimalnie rozkalibrowane, to już się nie wstrzykują dane na nośniku. Stream dyskietki, tak? No. Tak. Ja pamiętam, jak kolega pisał program do odtwarzania filmów na Nokia 3310. Matrixa, to była intro z Matrixa, z czegoś tam jeszcze na swojej. Wtedy to było wielkie wow. Czy ktoś z nas ma line jako takiego? Bo ja używam. Ja używam Visual Studio, ale niestety to miałem z sobą. Właśnie mam wyłączone. Chodzi o to, jak się włącza kolorowanie składni, jak jest mi rozpoznanie rozszerzone. Na dole w rogu masz tutaj prawej strony masz plain text, pewnie. Aha, dobra. Kliknij sobie wybierz. Ja z góry mówię, będę używał na odpadku skrót. Dobrze. Ja też. Na Windowsie z takich edytorów, które najbardziej siadły z tego czasu, to był TextPad. TextPad. Okay. Może fajne podświetlanie składni, też z customowymi dyfanami. Można było podpinać narzędzia pod skróty klawiszowe i on też output do konsoli przechwytywał. Można było normalnie na zakładkach. Tak jak wygląda już ID i jakieś takie wyższego poziomu. No. To używam jeszcze tak nie znaczy. Coś na często. Jest taki Relan 64, taki jadowy program. To jest fajnie, tam są można podpiąć różne procesy, wiesz. Nieraz masz pod tego, nic się tego przerabia, nie mówię nawet w komentarzach. Jak się nazywa? Relaunch. Znowienie zrobili, bo kiedyś to było natywne pod Windowsa, też używałem tego w zamieszkach czasach. Tak, to jest bardzo fajny program. Nie znalazłem nic innego, który pozwolą na szybką takie, wiecie, zmianę, że dałoby się na pewno wszystkich Visual Studio, czy to jest taki pod kątem Commodore. Tak, to stricte,
Czy problem ogólnie polega na tym, że w prawdziwym środowisku deweloperskim masz to będzie debugger, klikasz sobie w tym kodzie FC, starasz sobie breakpointa, podglądasz sobie jakieś tam pamięć, rejestry i tak dalej. Nie mamy takiego komfortu. Dlatego kilka assemblera wprost, szczerze mówiąc, nie wiem, czy któryś z tych. Bo są ze dwa czy takie czy trzy środowiska, na przykład ten C64 Studio, który z nich umożliwia podpięcie zewnętrznego assemblera, ale ten drugi Giza, dokładnie z którego się nazywa. On tam Acno jako assembler używa, zgodnie Acno, a nie własny assembler. Wiem, to jest taki, no chyba tutaj nawet. On ma to wszystko, ma takiego CBS Studio. To jest na Eclipse chyba zbudowany, tak? Nie. To jest jakiś jest jeszcze inny, że to zbudowany jakiś tam Hidze, dyskusji. Sporo tego. Jest tego dużo. Jest tego dużo, tylko że niestety wszystko ma swoje wady. Są chyba, czy jak tam się nazywa, on chyba się potrafi spinać z debuggerem. Tylko że to atarowcy robili tam do przetwarcia Atari. No. Natomiast któryś z tych dwóch albo oba, co teraz wymieniliśmy sobie, CC tego studio, ten CDM PRG Studio, one się potrafią, któryś z nich przynajmniej się potrafi spinać z tym remote debuggerem z Vice'a. I macie takie prawdziwe debugowanie wtedy. No tylko, że no, nie jestem niestety na poziomie CI, a na poziomie maszynowego. W emulatorze, tak? Tak. Myślałem, że sprzętowo jakieś istnieje. Nie no, sprzętowo nie ma takich cudów, żeby się tak trzymał maszynę i miał takie breakpointy. To właśnie programowanie z takiego wyższego poziomu na tych emulatorach. Tak, to by się dało zrobić, tylko no, oczywiście sprzęt musiałbyś zrobić. Czemu się modyfikować sprzęt, żeby można było breakpointy? Chociaż nie przez podkład Ninja by się nie dało. Czy podkład Ninja to można się dobrze zrobić? Czy przez Easy Flasha trójkę, podłączasz się przed mini USB, ale myślałem, żeby to społecznie skuteczne, ale chyba nie mam przez sobie kabla mini USB. Bo tutaj jest możliwość tego typu, że do Easy Flasha trzeciego transferuje się PLG gotowego i się od razu uruchamia na mój. Jest klient gircowy taki nawet i taki klient. Tak, jest też klient gircowy. Działa to. Tak. Jak to się łączy z internetem? No tak samo można też przeprowadzić. Jakby taki serwer klient na PC-cie. Aha, to często się łączy, tak? Tak. No musi mieć. To jest fejkowane, to jest specjalnie pod implementację bo to jest na tej zasadzie, że można tam tymi ośmioma liniami sterować. No tak, tu jest ten mostek z USB do rejestru równoległego tak jakby. No i tak samo jest też to, które można przesyłanie obrazu dyskietek w obu strony. Jeżeli masz tak tylko podpiętą do komputera, faceta łączysz przez to i nie trzeba żadnych tam portów LTT czy innych pseudozabawek typu TTX-1541, co to już na nowo się 10, to się tego w zasadzie używać nie ma, ale to już wykracza poza ramy. Musisz zaopatrzyć w tego Easy Flash. Tak, też na trójkę szczerze polecam, mimo że to nie jest za tanie. Właśnie jak nie wiadomo, czy tam kupić, coś. A na Lego chyba jest. Na Lego aktualnie chyba nie ma, ale no wiesz, no, poszukasz to znajdziesz. Ja nikogo rekomendował konkretnego nie będę. No właśnie na Lego widziałem. Na Lego były dawno. Tylko że cena jest w granicach 250 zł, albo częściej na to są tobie. Ja ale za to kosztuje? Jeśli też trójka kosztuje, to 250 zł. Żartujesz. Ale ja to coś kupowałem. Ja się... Nigdy nie dawał, znaczy, bym pamiętał, że dałem 250 zł. Znaczy, ja też kupiłem taniej, co ale cena normalnie, jak ludzie sprzedają jest 250, ja się wcale nie dziwię, że jest taka cena. Bo jakbyś chciał to złożyć samemu, to byś zorientował się, skąd się to co ma bierze, tak ten CIDIC będzie drogi, nie? Ten FPGA będzie, nie? Tam jest CIDIC jakiś, nie? Znaczy to jest CPLD. CPLD znaczy. XT95, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, 144. No ten, znaczy zależy jeszcze skąd bierzesz, nie? Ale co, no na ile spróbował złożyć sobie ostatnio z Flasha od Chińczyków. Mówię, a kupiłem sobie tanie od Chińczyków. A potem się okazało, że kupił feldowego cały nic. Tak? I się nie dało dać. Ten Xilinx kosztuje około 4 dych, mostek USB kosztuje z 2 dychy. No ten RAM to nawet bez tego RAMu to też nawet chyba chodzi. Tak nie chyba, bo nie składałem tego jeszcze. Nie, 3 płytki zamówiłem w każdym razie. I będą prototypowo składane. No i ten flash kosztuje w końcach 15 zł. Plus płytka i reszta drobnicy, no to już same części to jest stówka. Nie? Detale oczywiście. Też pewnie projektują coś takiego od zera, to może by się to dało na jakimś S30 złożyć. Ale no, jak CPLD, a mikrokontroler to są dwa różne światy. Ludzie podłączają różne rzeczy z portów kartridża, ale jednak użycie CPLD z tym tego z jakimś tam ROM-em jest bardziej prawidłowe niż robienie emulacji tego na mikrokontrolerze. No.
przede wszystkim taki CPLD potrafi równolegle normalnie pracować, a procesory przygotowane do pracy przygotowywałem szeregu instrukcji, musi być na wielokrotnie, bardzo wielokrotnie szybszy od tego, co się tam dzieje na tej szynie, żebyś to usłyszał.